Dlaczego mnie wszystko boli? A, na siłownię poszedłem pierwszy raz od kilku miesięcy, to mnie boli. O czym to dzisiaj chciałem porozmawiać? W weganizmie w zasadzie. Tak troszeczkę, żeby nie przynudzać. Ostatnio mi stuknęło 2 lata na diecie roślinnej. Podczas tych 2 lat zdarzyło mi się może kilka razy zjeść coś zwierzęcego, przez przypadek tak naprawdę, bo albo gdzieś byliśmy i coś nam podali przez przypadek, albo nie zauważyliśmy, co kupiliśmy i tak właśnie wyszło. Czyli nic jakoś szczególnego i okazuje się, że się da. Wyniki badań krwi w porządku, spadków żadnych nie ma, ani siłowych, ani wytrzymałościowych, ani mięśniowych, ani jakichkolwiek innych. No co, da się. No i tyle w zasadzie, jeśli chodzi o dietę, można by było tak podsumować, ale myślałem, że troszeczkę powspominam sobie na temat o tym, czego się tak naprawdę nauczyłem przez te 2 lata, jeśli chodzi o weganizm jako taki, może nie tyle o jedzenie, bo jedzenie to jedzenie, można coś fajniejszego przygotować, albo mniej fajnego, ale tak jak to przeważnie robię, dlatego nie robię filmów z jedzenia, bo z gotowania, z tego względu, że to jest wszystko przeważnie proste i może nie jakoś nadające się do rozpowszechniania jako ugotujcie sobie to, bo to będzie fajne. No bo przeważnie jest po prostu jedzenie i tyle. No, nie ma tutaj cudów żadnych. Przynajmniej takiej codziennej diecie. Natomiast jeśli chodzi o to, czego się nauczyłem będąc na diecie roślinnej, to no to już jest troszeczkę inaczej, bo to takie fazy chyba człowiek przechodzi i to te słowa kieruję zarówno do osób, które właśnie sobie pomyśliły, że może przejdą na dietę roślinną, albo już sobie przeszły na dietę roślinną i prowadzą krucjatę wśród znajomych, albo w internecie, albo gdziekolwiek indziej, albo wśród rodziny. Przychodzą takie fazy. Jest pierwsza faza, gdy jest euforia i nagle wszystko jest super, wspaniałe, świetne. I otwiera się nowy świat i się tak zastanawiamy, ale jak to byśmy mogli w ogóle tak funkcjonować inaczej wcześniej? No i ta faza chwilę trwa, ale ta faza się kończy i później się pojawia inna faza, a mianowicie faza, trzeba powiedzieć wprost, w kurwu. Czyli w kurwu takiego ogólnego na świat, na zataczający. Na to, że spotykamy swoich znajomych, którzy wcześniej byli po prostu znajomymi, a w tym momencie zaczynają się z znajomymi, którzy nie rozumieją, jak świat funkcjonuje i nie rozumieją, jak to powinno wyglądać i nie rozumieją tego, że to, co my robimy, jest wspaniałe. No, i to chwilę trwa i niektórym nie przechodzi nigdy. Później jest taka faza, gdy człowiek chce nawracać wszystkich dookoła i żeby była jasność, też jestem temu winny, bo też przez te wszystkie fazy wcześniej czy później przeszedłem, więc człowiek się stara nawracać wszystkich dookoła, czyli będzie publikował materiały na temat diety roślinnej, na temat weganizmu jako takiego, prawda? Będziemy udostępniać filmiki z PETY albo innej organizacji. Będziemy pokazywać, jak to w Rzeźniach jest strasznie. I to też trwa dosyć długo i wielu wegan chyba tej fazy nie przechodzi nigdy. Tak z tego, co zauważyłem. I później chyba przychodzi, nie wiem, może jest jeszcze kilka jakichś etapów, ale później przychodzi taka faza, gdy człowiek zaczyna rozumieć, że no chyba nie tędy droga. No chyba, że trafi na taką echokomorę, gdzie rzeczywiście otoczy się tylko takimi samymi osobami i te same osoby powiedzą mu, że tak, to super jest, bo to tak powinno być i będzie świetnie i tak właśnie rób. W ogóle zimno mi jest. W tą moją łysą pałę. Zima idzie tutaj niestety. Co wam poradzę? Chyba przyszło nawet. I wtedy dopiero zaczyna się ta fajna zabawa i wtedy pojawia się znużenie, bo
problem, jeżeli się identyfikujemy z weganizmem, czyli nie tylko z dietą, ale jednak identyfikujemy się z tym, co za weganizmem stoi. I żeby była jasność, ja się z tym identyfikuję. Może się tym jakoś nie afiszuję teraz, z tego względu, że tak jak mówię, zauważyłem, że może nie tędy droga do końca. Ale jeżeli się... muszę się trochę poruszać, bo mnie wszystko boli po wczorajszej siłowni. Jeżeli się identyfikujemy z tą dietą właśnie, to pojawia się taki problem, że ciężko jest o tym nie mówić zapytany po prostu. Czyli idziemy sobie na przykład do knajpy, zamawiamy sobie jedzenie i ktoś nas się zapyta, a ty co, weganin? I to powiesz, tak, weganin. I chciało się przejść po prostu dalej i tyle. I w ogóle na ten temat nie dyskutować, ale pojawia się zaraz pytanie. I to jest tak jakby, po prostu jakby się w głowie przewijał ten sam film za każdym razem. Ja już wiem, że pojawi się ten sam zestaw pytań, na który będę musiał odpowiedzieć w ten sam sposób, a chciałbym odpowiedzieć po prostu, a weź się odwal. Ale nie można, bo wtedy będę niekulturalny, prawda? A i tak to się skończy na tym, że ktoś mi powie, że ja swoje wierzenia... polskiego języka mi brakuje. Że to, co ja chcę, to jakoś chcę wmówić innym, bo śmiałem odpowiedzieć. Nie trzeba się przyzwyczaić do takich rzeczy. Trzeba się przyzwyczaić do tego, że można zostać wyśmianym za swoje przekonania i za swoją dietę. No ja nie wiem. Ja nie wiem, co jest tym kurwa śmiesznego tak naprawdę. No staramy, w sumie nie tylko o mnie chodzi, prawda? Staramy się żyć tak, żeby prowadzić jak najmniejsze zniszczenia w środowisku. Staramy się żyć empatycznie i staramy się żyć zdrowo. Tak można by to było chyba podsumować generalnie. No i jest w tym coś jednak złego, bo się ludziom nie podoba. Nie wiem co. Nie wiem dlaczego, ale ludzie bronią diety chyba bardziej niż czegokolwiek innego. To zauważyłem. Można jakiekolwiek wierzenia podważyć. Chyba religia i dieta to są te dwa, które tak naprawdę najciężej dyskutować z nimi. Bo jak tylko zaczynamy dyskutować o religii, no to oczywiście się nie da przecież. No bo jeżeli jedna osoba jest buddystą, a druga chrześcijaninem, albo jedna osoba jest muzułmaninem, a druga jest ateistą, no to się nie dogadają, żeby skały srały, prawda? No bo są inne wierzenia, są inne, jest inne patrzenie na świat, już abstrahując od tego, która religia ma rację, która nie, żadna. Ale chodzi o to, że po prostu się nie da dogadać. Tak samo jest mniej więcej z dietą roślinną i niestety, ale to osoby, które są weganami, muszą przeważnie odpuścić, bo no, ktoś nas w jakimś tam stopniu wyśmieje, albo ktoś nam wrzuci te wszystkie swoje teksty, które przeczytał. A, bo we Włoszech była matka, która nakarmiła dziecko i ono umarło, bo ono było wegańskie. No tak, a we Włoszech było pewnie kilkanaście tysięcy innych matek, które nakarmiły dziecko Big Maciem i ono nie dożyje 40, ale to już jest inna sprawa, prawda? O tym się już nie mówi, bo to nie ma większego znaczenia. Tutaj w Nowej Zelandii mamy taką gazetę, nazywa się New Zealand Herald, NZ Herald. I ta gazeta to jest większy rak niż pudelek, naprawdę. Bo, znaczy to nie jest plotkarska gazeta, ale po prostu mają artykuły na takim niskim poziomie, że się w pale nie mieści. Poza tym są w jakimś tam stopniu sponsorowani przez przemysł mleczarski tutaj. Nie wiem, czy oficjalnie, czy nieoficjalnie, więc jadą po weganach ile mogą. Po prostu za każdym razem, gdzie tylko... Tam chyba siedzi ktoś i przeszukuje internet codziennie na jakiekolwiek zapytania na temat tego, czy coś się stało z weganinami. I jeżeli coś się stało, to oni to przedrukują, bo tak trzeba. Drażni to, ale powoli już mi przechodzi, to też nie jest na szczęście, więc przyzwyczajam się, można powiedzieć, chyba. Rant mi zaczyna wychodzi, rant po angielsku. Co, jak jest po polsku rant? Narzekanie? Nie, to nie chodzi o to, żeby narzekać. Chodzi o to, żeby pokazać, że trzeba przejść przez kilka faz i na końcu chyba najlepsze i najzdrowsze, psychiczne przynajmniej dla mnie, jest po prostu zignorowanie większości ludzi. Zignorowanie większości ludzi, którzy chcą cokolwiek nam wmówić. I to tak właśnie mówię. To osoby, które nam, które nas pytają o nas, wegan, pytają o cokolwiek i nam starają się pokazać, że to my wmawiamy i usiłujemy kogokolwiek do czegokolwiek przekonać, jest chyba zupełnie odwrotnie, tak mi się wydaje, tak z tego, co ja zauważyłem przynajmniej.
No. Ale tak jak mówię, po tych 2 latach i przejściu tych kilku faz od tego wojownika, powiedzmy, przez osobę, która była strasznie wkurwiona z tym wszystkim, co się dzieje dookoła. I po części nadal jestem, bo powiem wam, że jeżeli jestem na przykład, rozmawiam ze znajomymi i mam na przykład dziecko i to dziecko dostaje kanapkę z szynką i serem, to oczywiście nie jest moje miejsce, żeby cokolwiek na ten temat powiedzieć i nie mówię, żeby była jasność, bo no moje dziecko jak kiedyś będzie, to nie będzie dostawało kanapki z serem i szynką. Ale nie dlatego, że jest to niewegańskie, tylko dlatego, że to nie ma w tym żadnych składników odżywczych. Po prostu, tak? I chyba tym chciałbym zakończyć, że jedna rzecz, najważniejsza rzecz, której mnie weganizm nauczył, może dwie. Raz to, żeby się za bardzo z tym weganizmem nie identyfikować z tego względu, że ma tyle aspektów różnych, że trzeba sobie wybrać po prostu swój. I mój jest... kręci się dookoła diety w sporcie, bo to jest mój konik, powiedzmy. A dwa to jest ta pozytywna rzecz, że to, co mnie nauczyła dieta roślinna, to to, żeby zwracać uwagę na to, co się je dużo bardziej niż wcześniej. Oczywiście to nie jest tylko domena diety roślinnej, bo na diecie standardowej też można, ale właśnie to się stało, że zacząłem traktować jedzenie jako pożywienie, które w jakiś tam sposób napędza ten cały organizm i ma sprawić, żeby ten organizm funkcjonował najlepiej, jak potrafi, a nie jako coś na samą zachciankę, tak? To, że jestem na diecie roślinnej, nie znaczy, że nie mogę sobie wpieprzać pączków i pizzy codziennie. Bo można, no naprawdę można. Możecie wierzyć albo nie, ale da się. Ja tego nie robię, ale nie robię tego nie dlatego, że nie lubię, bo bardzo chętnie bym sobie opierdział pizzę codziennie, a na koniec sobie po tej pizzy bym jeszcze zajarał, bo to fajne było, naprawdę. Ale nie robię tego z jednego względu, dlatego że po prostu nauczyłem się szanować swój organizm. Czego i wam życzę. A jeżeli się zastanawiacie nad przejściem na dietę roślinną, czy nad weganizmem jako całością systemu, jako cały system ideologiczny, warto, naprawdę warto. Tak jak mówię, negatywnych aspektów nie ma. Jeżeli chcecie, mogę wam pokazać badania krwi, ale pokazywałem to już kilka razy, za każdym razem jest z góry na dół w normie, więc nie wiem, czy jest sens. Jeżeli macie jakieś pytania na temat tego, czego mi brakuje, albo czym się suplementuję, albo jak to u mnie działa, jaki mam wariant tej diety i co tak naprawdę jem, to walcie w komentarzach pod spodem. Chyba tyle. Tak swoją drogą, jeszcze kończąc, już ponad 10 minut wyszło, ale dawno nie było żadnego filmu. Nie było z tego względu, że Julie wyjeżdżała na wakacje. Jest teraz w Kanadzie akurat na 4 tygodnie. Dopiero zaczęła w piątek. I przez to nie miałem czasu na nic. Wybrałem nie mieć czasu na nic, z tego względu, że chciałem troszeczkę czasu spędzić z nią to raz, a dwa musieliśmy parę spraw pozałatwiać tutaj. Więc mam, ale za to mam teraz miesiąc wolnego i troszeczkę więcej czasu na to, żeby cokolwiek zrobić. W piątek zrobimy... W czwartek wieczorem będzie kolejna audycja w Nocnym Radiu na temat Nowej Zelandii tym razem. Porozmawiamy, nie wiem dokładnie o czym, z tego względu, że nie mam jakiegoś briefa przed tą audycją, ale będziemy rozmawiać o życiu w Nowej Zelandii, troszeczkę o minimalizmie, to jest kolejny temat, który chciałbym ruszyć w tym miesiącu, ale to o tym jeszcze porozmawiamy. Tyle w sumie. W cholerę roboty i w cholerę treningów. I wszystko mnie boli, z tego względu, że poszedłem wczoraj na siłownię po raz pierwszy od wielu miesięcy. Trochę siły trzeba nabrać i przede wszystkim trochę trzeba sobie hormony podregulować tą siłownią, bo im więcej treningów wytrzymałościowych, tym gorzej. Więc poszedłem sobie na siłownię. Dzisiaj wstałem ledwo co, ale zrobiłem trening na rowerze. Oczywiście trener, bo jakże mogło być inaczej. I żyję. Może jeszcze pójdę popływać, jeżeli mi się uda, jest godzina 5. W 5:30 już w tym momencie, więc zobaczymy, czy się uda popływać, czy nie. Dobrze. Ja tymczasem mówię do zobaczenia, a wam życzę, byście zrobili dzisiaj coś, co sprawi, że będziecie lepsi niż wczoraj. Hej!